Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym filmie chciałbym powiedzieć trochę o historii Łotwy. Dla jednych historia tego stosunkowo młodego państwa będzie ciekawa, dla innych być może nie. Tak czy siak będzie to głównie o XX wieku, no bo wtedy sporo się działo. Łotwa ogłosiła swoją niepodległość 18 listopada 1918 roku, a prezydentem nowo powstałego państwa został Karlis Ulmanis. W 1922 roku została ogłoszona Konstytucja Łotwy. Tym samym kraj stał się republiką i był nią do 1934 roku, kiedy to wspomniany wcześniej Karlis Ulmanis dokonał zamachu stanu i stał się władcą autorytarnym. Władza Ulmanisa trwała do 1940 roku, kiedy to Łotwa została przemocą wcielona do Związku Radzieckiego. Latem 1941 roku kraj został zajęty przez wojska III Rzeszy. Rok radzieckiej okupacji wystarczył, by Łotysze witali Niemców jak wyzwolicieli. W 1943 roku naczelny wódz III Rzeszy Adolf Hitler rozkazał założyć łotewski Legion SS, który walczył z Sowietami u boku Niemców. Większość Łotyszy wstąpiła do niego dobrowolnie. Motywacją do tego była możliwość zemszczenia się na poprzednim okupancie. Po zwycięstwie Rosjan nad Niemcami Łotwa przez długie lata była małą częścią Związku Radzieckiego. W wyniku referendum przeprowadzonego w 1991 roku Litwa, Łotwa i Estonia ogłosiły niepodległość, która uznana została przez większość państw świata, w tym Związek Radziecki. Łotwa niepodległym państwem jest po dzień dzisiejszy. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału. Myślę, że przybliżyłem Wam nieco historię Łotwy XX wieku.